dotyczący... Głównym tematem spotkania było podsumowanie prezydentury Bronisława Komorowskiego. Posłanka obszernie przedstawiła podstawowe osiągnięcia obecnego prezydenta, kierując się hasłem 5 lat, 5 priorytetów, 25 konkretów. Chciałam przybliżyć bilans dokonań prezydenta Komorowskiego po 5 latach jego prezydentury. Powiedzieć, co jest, co było ważne, co było realizowane przez Sejm, przez polski parlament, bo przy wielu przedsięwzięciach osobiście uczestniczyłam. Działania prezydenta zostały rozpisane w 5 głównych punktach dotyczących bezpieczeństwa, rodziny, gospodarki, prawa oraz patriotyzmu. Jak twierdzi Zofia Czernow, wiedza na ten temat jest niezbędna, aby świadomie głosować. Nie wiem, dlaczego nie chodzimy tak do wyborów. Myślę, że to jest nasz patriotyczny obowiązek, to jest nasza sprawa, bo nam wszystkim powinno zależeć, żebyśmy mieli dobrego prezydenta, prezydenta, który jest człowiekiem dbającym o bezpieczeństwo kraju, o człowiekiem, który umie rozwiązywać konflikty, który umie rozmawiać ponad podziałami, człowiekiem, który jest prezydentem wszystkich Polaków. A kto nim będzie? O tym zadecydują ci, którzy 10 maja udadzą się na wybory prezydenckie.